Cześć, dzień dobry na kanale Wiejskie Inspiracje. Chciałem się schować tutaj pod biuropuszem drzew przed wiatrem, żebyście trochę lepiej słyszeli, ale nie ma bata, dzisiaj przed wiatrem nie ucieknę, a tylko dzisiaj mogę zrobić to nagranie, bo tylko dzisiaj jestem w miejscu, w którym właśnie jestem. A szkoda by było nie nagrać tutaj czegoś fajnego, dlatego to chowanie się i tak nic nie da, nic a nic. Więc tak jak ostatnio, proszę Was o przyciszenie odbiorników, żeby przyciszył się również szum wiatru, a ja będę starał się mówić do Was tak głośno, żeby było słychać w miarę wyraźnie. Kochani, jestem w dziadkowym sadzie. Dokładnie nazwa: dziadkowy sad tradycji Smak. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jeżeli ktoś mnie śledzi od samego początku, nas, Wiejskie Inspiracje, mnie i moją żoneczkę Agatkę, jeżeli nas śledzicie, to rzeczywiście w 2019 roku, czyli na samym początku właściwie, byłem tutaj w dziadkowym sadzie, po jabłka, wtedy chyba tak, czy jakoś tak, nie pamiętam, po co byłem, ale byłem, po owoce. I teraz się okazuje, że znowu gdzieś ten dziadkowy sad znalazł się po drodze z naszego starego siedliska do nowego siedliska, dlatego będę mógł tu zajeżdżać teraz częściej. Ale, kochani, nie to chciałem Wam powiedzieć, ponieważ jak widzicie, oblepione jabłonka. Wszędzie są oblepione, a tu będzie gorzej widać, zaraz Wam pokażę jeszcze. Wszędzie oblepione drzewa owocem. Natomiast dziwna się sytuacja zrobiła w ogóle na świecie, w Polsce i na rynku rolniczym, że pomimo, że te owoce są, pomimo, że ludzie jedzą tak jak zawsze jedli, to jakoś chętnych, żeby przyjechać, żeby kupić sobie takie jabłko bez pryskania, taką wiśnię bez pryskania, to jest naprawdę tych chętnych mniej. Nie wiem, czy to co się działo przez ostatnie 2 lata ludzi wypłoszyło, czy teraz rosnące ceny. Ja nie mam pojęcia, co się dzieje, ale nie dzieje się najlepiej. Dlatego ja wpadłem tutaj dzisiaj, bo tak jak w ostatnim filmiku mówiłem Wam i podtrzymuję to, że wolę wspierać naszych polskich rolników, zwłaszcza tych, którzy uprawiają w sposób naturalny. Tych będę zawsze wspierał, bo są bliscy mojej idei. A innych, którzy powiedzmy uprawiają troszeczkę mniej naturalnie, będę namawiał zawsze i pokazywał im, że można uprawiać bez pryskania, przynajmniej bez chemicznego. Także zamierzam wspierać i też tu dzisiaj przyjechałem, żeby zamiast kupować gdzieś tam w markecie sprowadzane z Holandii czy Hiszpanii, bo chciałem sobie pomidora ostatnio kupić w polskim teoretycznie markecie. Jak zacząłem napis, że to jest z Holandii pomidor, to mi się odechciało. Zwłaszcza, że Holandia, jak pewnie wszyscy wiedzą, jest krajem, gdzie chyba najwięcej się używa różnych środków ochrony roślin, więc w ogóle jakikolwiek sens jedzenia tego jest żaden właściwie. Dlatego wpadłem tutaj do dziadkowego sadu, do Kamila, który go prowadzi sam, bo nawet nie ma osób do pomocy. Więc o tym też Wam za chwilę powiem i Kamila za chwilę też poznamy. I tak, ja chcę wspierać, okej, ale przecież ogląda nas dziesiątki tysięcy ludzi. Ludzi, którzy mają tutaj na przykład bliżej lub dalej, ale zawsze można przyjechać i po prostu zamiast w markecie to kupić hurtowo tutaj w jakiejś lepszej cenie. Na przykład sobie wiśnie na przetwory, bo teraz są jeszcze wiśnie. W momencie, kiedy to oglądacie, to jeszcze z tydzień będą wiśnie. Później już ich nie będzie. Także jak ktoś chce wiśnie, to się trzeba pospieszyć. Jak po wiśniach zaraz w sierpniu zaczną się śliwki, później zaczną się jabłka. Tutaj też są wiosną truskawki. No, trochę tych owoców różnych jest. Także, moi drodzy, jak możecie, to wspierajcie polskich, fajnych, naturalnych i ekologicznych rolników. I zaopatrujcie się bezpośrednio. Zresztą powiem Wam za chwilę, co jeszcze można tutaj zrobić. Zobaczcie, jak daleko się ciągnie ten sad. Kamil ma tutaj około 5 hektarów sadu, więc teoretycznie jak na takiego rolnika jakiegoś wielkiego, no to nie jest duże. Natomiast jak to Kamil mądrze mówi, jak uważasz, że 5 hektarów nie jest dużo, to przyjdź i popracuj. To zobaczysz wtedy, czy jest dużo, czy jest niedużo. Jest bardzo dużo owoców, słuchajcie. Drzewa się po prostu uginają, więc jabłek na jesieni będzie bardzo dużo. Niektóre już nawet można spróbować zjeść, to takie a la wczesne papierówki, tak? Ale to raczej nie są jeszcze rozwinięte jabłka, tylko po prostu już są w miarę dobre. Natomiast na jabłka teraz nie ma co liczyć, no jeszcze te wiśnie będą
właśnie ten tydzień, o którym mówiłem, a później to już tylko śliwki, jabłka głównie, jakieś tam inne pojedyncze owoce też się znajdą. Tu na przykład orzechy są, ale nie wiem, czy one są na sprzedaż, czy nie. Także podejdę teraz z Wami jeszcze do wiśni i pokażę Wam, jak wyglądają wiśnie. O, tu akurat taka malutka, ale ciekawie wygląda. Zobaczcie. No, wprawdzie taka niepozorna, ale ile ma owocu, nie? A zaraz zobaczymy inne. Części za mną trwają teraz zbiory, więc tam nie chcę nikomu przeszkadzać. Więc przeszedłem na taką stronę, gdzie nie ma nikogo. I zobaczmy, jak to wygląda. No słuchajcie, moi drodzy, jest tego naprawdę jeszcze dużo, ale tak jak Kamil mi mówił, to mamy jeszcze z tydzień i będzie po wiśniach. To, że jeśli chcecie, to ja ten film szybko opublikuję i zdecydowanie możecie przyjeżdżać. A teraz pod słońce trochę idzie. Dobra, moi drodzy, co jeszcze chciałem Wam powiedzieć ważnego? A no na przykład to, że po pierwsze możecie na przykład w takie miejsce przyjechać i kupić sobie jabłka, kupić sobie wiśnie, kupić sobie śliwki, kupić sobie inne rzeczy, bo na przykład Kamila też są przetwory, jakieś dżemy, soki, ciasta nieraz, to też można kupić, wspomóc właśnie takiego rolnika, to po pierwsze. Po drugie, można przyjechać tutaj o dowolnej porze, wystarczy do Kamila napisać na Messengerze, na maila, zadzwonić i można na przykład przyjechać tutaj z dzieciakami, pokazać im, jak wygląda taki sad, bo Kamil jest bardzo przyjaźnie nastawiony właśnie do dzieciaków. Sam ma syna, jest tutaj trampolina, mogą sobie dzieciaki poskakać, można się powygłupiać, można nawet pod namiot przyjechać, jeśli chcecie. Na wiosnę często ludzie przyjeżdżają, jak to wszystko kwitnie tutaj pięknie, także też można. Na pewno też można by się z Kamilem dogadać i na przykład przyjechać pomóc, tak? Bo Kamil, tak jak mówiłem, brakuje mu trochę rąk do pracy. Więc czy przy zbiorach owoców na pewno jest pomoc potrzebna, ale także, słuchajcie, na przykład jest sporo drzewek, bo ponad 1000, z tego co pamiętam, grubo ponad 1000 jest drzewek do palikowania. Trzeba po prostu powbijać paliki. Coś mnie ugryzło w nogę. Jakby ktoś z Was chciał na przykład przyjechać, pomóc, powbijać paliki, można zarobić, a można na przykład za owoce, można po prostu pomóc, jak ktoś chce, a la wolontariat. Jest bardzo dużo możliwości i powoli nawet my myślimy o tym, żeby jak tam wszystko już z siedliskiem się rozwiąże, to też myślimy, żeby zorganizować jakieś tam spanie fajne, jakiś prysznic survivalowy taki wiejski. Także i on do nas być może będzie można przyjeżdżać, ale na razie rozmawiamy o dziadkowym sadzie, więc jeżeli ktoś z Was ma ochotę, można przyjechać właśnie tutaj tak. W różny sposób się można dogadać, zawsze. To też jest jakaś opcja. A przynajmniej można podejść do takiego drzewa, zerwać sobie wiśnie, poza tym, że wytrzeć ją z kurzu trochę, bo kurz zawsze. Pardon. Widzicie to, ja też się nie boję zjeść takich, tak? Bo wiem, jak Kamil uprawia. I to nie jest tak jak w innych miejscach, że jak jest sezon na jabłka na przykład, czy na wiśnie, to jedzie ciągnik i 50 razy pryska w czasie jednego sezonu. Także to jest zupełnie inna uprawa i dla wszystkich, którzy boją się jakichś pozostałości w owocach, boją się w ogóle oprysków i tak dalej, chcą właśnie mieć zdrowe, to też polecam właśnie to miejsce. Od Warszawy jest, słuchajcie, no kawałek za Sochaczewem jadąc od Warszawy, więc naprawdę można dojechać samochodem. A mało tego, słuchajcie, to jak są jakieś większe zamówienia, to Kamil regularnie jeździ i dowozi. Słuchajcie, dowozi do Warszawy, dowozi do innych miast w Polsce, do Radomia, nawet dalej, bo do Krakowa gdzieś dowoził, wiem, że większej ilości. Także jeżeli będzie miał kurs jakiś do Warszawy, możecie normalnie zamówić sobie parę kilogramów, parę ubianek, parę skrzynek, ile chcecie i zostanie również dowiezione. Także tak też można. Także po prostu korzystajcie, bo trzeba wspierać. Uważam, naprawdę trzeba wspierać i dlatego tak śmiało tutaj cały czas o tym mówię, bo to nie jest jakaś chamska reklama, tylko po prostu to, co się dzieje teraz w naszym kraju. Słuchajcie, ja w ogóle będę nagrywał takie oddzielne filmiki troszeczkę dla myślących ludzi, albo dla tych, którzy chcieliby zacząć myśleć. To Wam trochę poopowiadam niedługo. To co tutaj mamy do czynienia...
Dlatego tym bardziej, jak można, to trzeba pomóc. Idę, poszukam Kamila, to może nam coś opowie tutaj więcej o tym swoim sadzie. Kochani, to jest Kamil. Hej, witam. Właściciel dziadkowego sadu. Przestało nam na chwilę wiać, ale to nie łudźmy się. Jak będzie wiatr, będziemy gadać głośno, a wy przyciszajcie odbiorniki, moi drodzy. Kamil, właściwie tytuł lat, ile siedzisz na tym miejscu? W ogóle przejdziemy się teraz. Ile lat tu siedzisz już na tym miejscu? Już 7 rok będzie, jak tak pracuję, doginam, ile wlezie, żeby robić te prawdziwe owoce dla ergików tak naprawdę, czyli bez żadnych pozostałości. To są owoce, które po prostu nie powodują żadnych uczuleń. Okej, okay, ale no to 7 rok to znaczy, że już właściwie na stałe można powiedzieć, że wrosłeś w to, tak? No tak, tak naprawdę. Przestałem praktycznie już komputery naprawiać od praktycznie 2 lat. Bo nie masz na to czasu. Całkowicie, że tak powiem, sadownictwo mnie już pochłonęło. No dobra, to że w dzisiejszych czasach, zwłaszcza po ostatnich 2 latach, to wyżyć z tego jest ciężko, to wiemy. Znaczy ten rok, to jest ten jakiś żart. Dokładnie, ale generalnie będziesz w tym siedział i jak pojawią się jacyś fantastyczni widzowie, którzy by chcieli od Ciebie brać jabłka, to mogą liczyć na to, że jak będą stałymi klientami, to za rok też będą te jabłka. Tak, no będą, na pewno będą. Trzeba się nie poddawać, tak? No, nie jest łatwo, ten rok myślę dla każdego jest jakiś dziwny, wręcz chory, ale się nie daje, tak? No, działam. Za dużo zamówię, mam telefony z całej Polski, więc miałem zamiar się poddawać, nie wiadomo, trzymam się przede wszystkim dla dzieci, no. Najwięcej, że tak powiem, kupujących i takich szczęśliwych rodziców mam, jak przyjeżdżali do truskawki, tak? No bo truskawka jest owoc miękki, oprócz wnika bezpośrednio do owocu i praktycznie klientów miałem z całej Polski. No bo więc, wszyscy są bez oprysku. Tak, niektórzy rodzice się popłakali ze szczęścia, że ich dzieci mogą mieć truskawki, bo jest owoc, który najbardziej uczula. Najbardziej. A to nawet nie wiedziałem. Bo oprysk wnika od razu, tak? Nie ma skórki. Jesz go od razu, jest owocem miękkim. No tak. Mam klientkę z Warszawy z trójką dzieci, którą serdecznie pozdrawiam. Z Marek, będzie wiedzieć, o kogo chodzi. I ona ma trójkę dzieci, które nie jadły praktycznie nigdy truskawki, bo miały uczulenie, bóle brzucha i gardło im puchło. Ode mnie bierze od 3 lat i dzieciom nic nie jest, więc można. No, dokładnie. Na drodze jesteśmy teraz, więc przejdziemy. Za nami macie ten cały sad. Znaczy cały. To, ten to jest połowa dopiero połowa, tego sadu. Połowa. To jest tam ile? 600 metrów w jedną stronę. Tak. Byliśmy na samym końcu, tam też rośnie już wiśnia, taka 4-letnia. Bo słuchajcie, jak ja byłem pierwszy raz u Kamila, to było dokładnie, moi drodzy, właśnie w 2019, czyli 3 lata temu, tak? No to Kamil niektóre drzewka wtedy sadził akurat. A teraz jak przyjeżdżam, a one są oblepione jabłkami i wiśniami, więc no to 4 rok zaczęło owocować. W zeszłym roku jeszcze nic nie było, bo to są na starych podkładkach drzewa, nie na tych P60-kach i innych, to są drzewa na starych podkładkach. Czeka się 4, 5, 6 lat na owoc. Tak jak moi stali klienci wiedzą, że na ligola czekałem 7 lat, dlatego wiem, że takiego ligola nie ma nikt w Polsce, bo to jest na A2, a tego jabłka na A2 nie sadzi nikt, bo nikt by nie czekał 7 lat na owoc. Natomiast te drzewa, które tutaj posadziłem, które właśnie kolega widział, no to teraz właśnie minęło 4 rok, no i zaczęły ładnie owocować, naprawdę no bardzo ładnie. Musiałem się przeprowadzić, żeby do Ciebie drugi raz przyjechać. No tak naprawdę się widzieliśmy tam w międzyczasie, ale o, na przykład mogliście Kamila zobaczyć, jak święto dyni było i robiliśmy festiwal dyni, tam robiłem nagranie, był Kamil wtedy, także no tak. Czasem się widujemy, tak, ale no. Generalnie to najfajniej jest, jak się tu przyjedzie, bo to jest taki, powiem Wam, to nie jest taki sad, jak widzimy tutaj nieraz przy drogach, przy autostradach, taki przemysłowy, że wiecie, drzewko na drzewku, poupinane jakimiś patykami, jakimiś drutami, żeby się nie wygięły, broń Boże. Tu drzewa są luźno, tu drzewa są duże. Właściwie to masz mnóstwo starych drzew, to najstarsze drzewo u Ciebie w tej chwili. Ja już się w tym momencie gubię, bo ja ciągle mówię, że mają one 60 lat, czy tam, tylko że ja ciągle myślę, że mam 20 lat, a niestety 20 lat już nie mam. Więc wiesz, tak się czuję, ale niestety wiek jest trochę większy. Więc wiesz, no mają ponad 60 lat te drzewa, które to właśnie to, co tutaj możesz nas nagrać. Jak widać, ktoś powie, że 60-letni sad nie owocuje. No to widać, jak nie owocuje. To jest jabłko na jabłku. No właśnie, tak? to też mnie zawsze dziwi, że... To można zobaczyć. To jest jabłko na jabłku. Tu są wszędzie jabłuszka. Ja muszę je przerywać. Gdybym nie przerywał, to by się te drzewa połamały. No właśnie to mnie dziwi, wiesz, bo nieraz jadę przestrzeną. W końcu mieszkałem w powiecie grójeckim do tej pory. Więc no, nie da się ukryć, że to jest polskie zagłębie sadownicze, no tak? Czyli mamy to, ale to jest widać, przemysłówka. To ma 80, widać, jak możesz to zwanie nagrać, bo to jest podpięte, podpychane, że tak powiem, palikami. No. Też jabłko na jabłko, a to ma 80 lat drzewo.
No ale słuchajcie, no właśnie wracając do tego Grójca, no ja się zawsze dziwiłem, że choć sprawy, no, idę, że słuchajcie, w Grójcu to jest tak, że to jest przemysłówka, tak? To jest po prostu rząd w rządek i tak dalej, a po 5, 8, 10 latach te drzewa są w pień wycinane wszystkie i już są następne sadzone, co zupełnie dla mnie nie ma sensu, bo tak jak... Znaczy trzymałem Max 15, to jest maksimum. Z tego wyrywam, ale to dlatego, że nowe podkładki, jak sobie wpiszecie, one przestają owocować. No właśnie. Te drzewa, które ja mam na dwójce, ładnie można pokazać, one owocują spokojnie do 100 lat. No tutaj zobaczcie, jakie jest oblepione drzewo. No jakie jest oblepione. Tak, choć jest młode. Ale no chodzi mi o sam fakt, że a to nie papierówka, bo to tak... Papieruszka albo Antonówka. No jakie jaśniutkie papierówki. Wygląda jak papierówka, ale... No. No i to jest... Za dużo tutaj tych drzew. A jest takie właśnie, które ja już dzisiaj próbowałem i smakuje właśnie... Próbowałeś taka... Genewę. Genewę próbowałem, która jest jednym z najwcześniejszych. Tak, najwcześniejszych jabłek. Kiedyś tej odmiany było, cała Polska miała tą odmianę. Teraz nie ma jej nikt, bo to jest jabłko, które bardzo gnije. No. I opada momentalnie, nikt nie chce jej sadzić, więc zniknęła praktycznie z polskich upraw. A tutaj proszę bardzo, można sobie... O, właśnie jesteśmy przy niej. Także moi drodzy, sobie można... O! I takie jabłuszko, proszę bardzo, spadł. Ale bierzecie tylko, skórzu lekko ocieramy, bo się nie ma czego bać. I takie jabłuszko. Zobaczcie. Ono jest trochę różowe w środku. Różowe w środku. Ma mało cukru. Delikatnie kwaskowe. Bardzo dobre. No. Zmiana. 7 lat. I już wrosłeś na stałe. To teraz, gdyby były lepsze czasy, to spokojnie by można tak żyć. Fajny sposób, jakby byli jeszcze ludzie chętni do pracy i tak dalej, ale nie znaczy jest właśnie, tak... to jest problem z ludźmi. Teraz. Nie jest tak łatwo, nie? Ja mam owoce, większość ludzi z miasta tego nie rozumie, bo chemizacja zniszczyła takie gospodarstwa w ten sposób jak moje, że ludzie są zwyczajeni, że idą do truskawek lub do wiśni i zdawają wszystko jak leci. Wszystko. U mnie nie. U mnie trzeba przybierać. Truskawka jest trochę zgniła i trochę spleśniała i tą truskawkę trzeba przybierać. Nie wyglądają wszystkie, za przeproszeniem, jak mandarynki, bo są i takie niektóre teraz truskawki z tych nowych odmian. Przejdziemy się nowym sadem. Tak, to może przejść, bo brzoskwinie tutaj sadziłem. No proszę. Nawet po pierwsze, jak będą owocować. I mówię, i przez to, że mam bardzo, bardzo niską wydajność, jestem wydajność pięciokrotnie mniejsza niż innych gospodarstw. Na przykładzie jabłka zawsze wszystkim mówię. Ja w zeszłym roku zebrałem 14 ton jabłek z hektara. Sady normalne tutaj w okolicy mają około 100 ton, 80 do 100 ton. Ekologiczne mają między 50 a 60 ton. No ja mam 14 ton, bo ja je nawożę. To rośnie sobie jak rośnie, można przyjechać, zobaczyć. Zresztą mam kiedyś w całej Polsce. Jeżeli ktoś zamawia 300 kilo, pojeżdżę wszędzie. Najwięcej jeżdżę do Rzeszowa, do Krakowa, Rzeszów, Kraków, Katowice. Olsztyn. No zauważcie, że stąd do Rzeszowa jest około 400 km. Tak, do Rzeszowa mam 400 km, jest najdłuższa trasa z tego. Chociaż ostatnio do Katowic jechałem 6 godzin, ale to akurat tragedia była z trasą. No i wiem, że bardzo dużo osób z Gdańska dzwoni, ale jeszcze nie byłem. Miałem jechać w tym roku, niestety jak wiecie, truskawka w tym roku i wiśnia padła. Jest to najgorszy plon od 7 lat, ale to przez to, że marzec, kwiecień i maj były temperatury w nocy od 4 do 7 stopni, więc wszystko nie zapyliło. Miałem 12 łuli, ale nic to nie dało, po prostu nie zapyliły pyłki. Było za zimno. O, dlatego w tym roku praktycznie truskawki i wiśni nie miałem. Miałem wszystko zamówione na całą Polskę, a nie pojechałem nigdzie. Tutaj tylko pochodzić na miejscowości typu Warszawa, Łódź, Płock. Słuchajcie. Przepraszamy Was za ten wiatr, no ale takie warunki. To masz śliwki posadzone te, o, przez suszę te się dwie widoczne przyjęły. Chociaż to od dołu odrasta. Może też z tego jeszcze, tak, od dołu jakoś rosło. Może coś jeszcze będzie. Może a tu są takie, co już ładnie rosną to i widzę takie... nawet no, mają owocu trochę, no, pokażmy. O, tu jest na tej głównej ogrom. Proszę. Naprawdę jest trochę, a tutaj jakie ładne widzimy, proszę bardzo. To jakieś chyba będzie, ręklody, co to są? Tak, to będzie to, ręklody, tak jak powiedziałeś. Tylko nie wiem, czy ta żółta, czy... Patrzcie, kochani, to jest Macintosh, który może mieć już 70 lat i usychł cały, ta lewa strona usła, a Kamil zostawił wilka, który mu gdzieś tam się pojawił, jednego takiego. I ten wilk został i zobaczcie, on cały czas rodzi.
Właściwie to już się wytworzyło nowe drzewo. No, idealnie proste wyszło. Tak, idealnie od tego pnia to rośnie właściwie tak, jakby to było normalne, normalne młode drzewo, tak? Ale zobaczcie, na jakim pniu jest. Także ta podkładka ma specyficzną, można ja nie powiedzieć. Nie wiem, jakim cudem ono rośnie, bo drzewo całe jest suche. Ale no, musi widać, ciągle widać, wilk swoje korzenie puścił tak. Przez pień może. Nie wiem, no ważne, że owocuje i można mówić spokojnie, że to jest 80-letnie drzewo. Tak się zawaliła po ostatniej wichurze. Po jednej, no, po takiej dużej wichurze i budynek z 1900 roku. Kamil by to chętnie naprawił, no ale to nie, już w takim stanie to już nie będzie raczej do naprawienia. Za duży koszt, żeby to odnowić. No, szkoda, bo fantastyczne. To tak grube mury, wspaniałe, z kamienia, jeszcze na starej zaprawie. No i niestety. 900 palików tutaj leży i czeka. Muszę zapalikować jak najszybciej te drzewa czteroletnie, bo... Bo łamią się. Po prostu widziałem osobiście dzisiaj trzy drzewa, które się złamały, tylko dlatego, że mają tak dużo owoców, wspaniałego owocu. W tym roku jest wyjątkowy rok. Myślę, że będzie powtórka 2018 pod względem jabłek. Truskawek, liści praktycznie nie ma, natomiast jabłek jest ogrom. No i widzicie. I można przecież pomóc Kamilowi. Kamil się odwdzięczy tymi właśnymi dobrymi jabłkami, czy jakiś inny sposób, więc jeżeli ktoś z Was ma ochotę, czy chce sobie dorobić, czy chce popracować, czy chce się wymienić barterowo, to śmiało zgłaszajcie się do Kamila, na pewno się dogadacie. Zobaczcie, co się dzieje. Do samej ziemi uginają się gałęzie, ale tu gałęzie. Położą się, nic nie będzie. Ale popatrzmy dalej. Tutaj to już drzewo jest właściwie całe położone. I jeżeli tego drzewa teraz się nie opalikuje, nie podwiąże, to się złamie. No. Tutaj już, o proszę bardzo, zobaczcie, to praktycznie leży. Tu macie, leży. I tych drzew jest prawie 1000. No, 1200. No Kamil nie jest w stanie zrobić sam, także słuchajcie, wszelka pomoc jest naprawdę teraz bardzo na wagę złota, a przynajmniej na wagę dobrych jabłek, więc przyjeżdżajcie, pomagajcie, słuchajcie, a Kamil się na pewno odwdzięczy. Wyjdziecie ze skrzynką jabłek, to też będziecie zadowoleni. Z dobrym kolegą, przyjacielem. I z dobrym kolegą, przyjacielem. No fakt, z Kamilem można się dogadać. Jak trzeba, to o pierwszej nocy wstanę i komuś pomogę. Taki jest. No. A wiecie, dlaczego to nie są przechwałki? Dlaczego ja uważam, że to nie są przechwałki? Dlatego, że jeżeli ktoś ma coś sobie dobrego, to niech o tym mówi. Bo po cholerę to komu, jak nie będzie nikt o tym wiedział. Tyle wam powiem i tym jabłkowo-rumiankowym widokiem przechodzimy do następnego etapu. Sprawy jeszcze mam do was. Dwie sprawy. Jedna to jest, słuchajcie, to. To jest pień od szarej reneta. Tak. Szara reneta. Złotej sobie. Która, złota, no. Która niestety no już... Piorą jeszcze trzy razy i padła. I padła. I w środku jest tak fajnie, bo jest, o! Wydrążony taki pień. I ten pień został tutaj, sentymentalnie chyba, ale... Jakby ktoś chciał sobie ozdobę jakąś zrobić wielką i zapłaciłby za to dużą kasę, to jest do wzięcia. Taki żarcik, moi drodzy. Ale druga sprawa. Słuchajcie teraz mnie uważnie, drogie panie. Kamil nie chce, Kamil nic nie mówi, ale Kamil to jest dobry chłop, moje drogie panie, a jest sam, jest singlem. 20 sierpnia będzie rok, jak jestem sam. Jest singlem, a jest fajny chłopak, więc ja go tu zostawiam i słuchajcie, dziewczyny. Jakby któraś chciała fajnego, dobrego chłopaka, takiego z prawdziwego zdarzenia, pracowitego, w ogóle takiego, wiecie, naprawdę, nawet się poznać po prostu, żeby się powygłupiać razem, ale no... To słuchajcie, dajcie znać, piszcie na maila, czy do mnie, czy do Kamila. Przecież ile dziewczyn szuka fajnego, robotnego, pracowitego, mądrego chłopaka i nie może znaleźć. A to tak jest. Widzicie? Czasem wystarczy coś powiedzieć i na ile różnych sposobów można pomóc innym. Pomyślcie o tym kiedyś, jak wy będziecie mogli komuś pomóc. To pomagajcie. Pod każdym względem można komuś pomóc. Kamil nie miałby problemu ze znalezieniem dziewczyny, ale nie ma na to czasu. A ja powiem, różne fajne dziewczyny nas oglądają, prawda? Wykorzystałem sytuację, to prawda, ale warto. No, także moi drodzy, to wszystko tutaj rośnie. To wszystko możecie po prostu przyjechać, poznać Kamila, pogadać z nim, bo to jest swój człowiek. Możecie sobie właśnie nabyć, możecie pomóc zbierać i się dogadacie. To wszystko można. Wszystko może. Zapraszam wszystkich, jak było, jak wszystko kwitnęło, to miałem posta, zapraszałem ludzi wszystkich do siebie tutaj, bo mi bardzo. Ja po prostu uwielbiam kontakt z ludźmi. Każdy, kto mnie zna, mam prawie już 2000 klientów, no to wiedzą, jaki jestem.
Tutaj jest trampolina, jest domek z zewnątrz dla synka zrobiony, więc można się bawić. To jak rodzice do mnie przyjeżdżają, to dzieci nieraz płaczą, bo nie chcą odjeżdżać, bo się tak dobrze bawią. No, moi drodzy, wszystkie namiary Wam się wyświetlą oczywiście na filmie, ale również możecie wejść do opisu filmu. Zawsze chodźcie do opisu moich filmów, bo tam jest dużo ważnych informacji. I będą wszystkie namiary na Kamila, czyli i Facebook, i maila dostaniecie, i telefon. I po prostu trzeba dzwonić, umawiać się z Kamilem. No, to masz wisię nagrać. O, bo to jest jedna nieoberwana, bo to jest groniasta. Nagrywa, znaczy piszcie, dzwońcie. O, proszę bardzo, zobaczcie. To jest wiśnia groniasta, taka no, mało kto ją sadzi, bo jest jej niby niedużo na drzewie. Tak to wygląda, jak niby niedużo. Niby niedużo. Bo łutówkę wszyscy, 99% ludzi sadzi łutówkę. Mają tam 20 łubianek nawet z jednego drzewa. Ja tej mam około 6-7 łubianek, więc jest to za dużo mało. Mam jeszcze dobrocieńską w tym roku, to były dwie łubianki, jedna łubianka z drzewa w tym roku była. Więc mogę tak Wam powiedzieć w sekrecie, że nie są kwaśne. Właśnie, to są wiśnie bardziej słodkie niż kwaśne, są wyjątkowe. Niektórzy to mówią, że jak czereśnie. Czyli jak wiśniówkę słodką robić, to tylko z tego. Tak, tak. Więc no, każdy, kto spróbuje, no to wie, że ta wiśnia jest perfekcja. Szczególnie dobroceńska. Moi drodzy, nie będziemy tego filmu w nieskończoność przedłużać, no. Bo Kamil po pierwsze ma palikowanie, zrywanie, później musi rozwieźć to po klientach. Muszę zabrać kapilary z truskawek, skosić truskawki. To jest non-stop praca, więc ja nie zajmuję paliki, cały czas. Ja nie zajmuję dużo czasu. A Wy po prostu dzwońcie do Kamila i wspierajcie go w jego sadownictwie, dlatego że dzięki temu będzie się rozwijać to bardziej naturalne sadownictwo, a nie to chemiczne, więc trzeba z tego daru korzystać. Także wsparcie, wysyłamy wszystkie lajki, czekamy na Wasze komentarze. Ja tutaj Kamila będę pilnował, żeby odpisał na komentarze ze swojego kanału, bo ma również kanał na YouTubie, gdzie możecie zobaczyć to wszystko, jak Kamil nagrywa. Nagrany jest, prawie 1 000 wyświetleń, więc też można wszystko zobaczyć na żywo. Dokładnie, zapraszamy serdecznie. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Dziadkowe z tradycji smak. Pozdrawiam Was serdecznie. Wszystkie inspiracje. Pozdrawiamy. Cześć. Hej. Na razie. Moi drodzy, idąc z Kamilem i rozmawiając, dowiedziałem się jeszcze jednej ciekawej rzeczy i myślę, że dobrze by było się tą rzeczą podzielić z Wami, dlatego że Kamil powiedział mi ważnej rzeczy, której tak normalnie nie mówi na co dzień, ale ja uważam, że trzeba to powiedzieć, dlatego że słuchajcie, są ludzie, którzy wybierają po prostu w życiu drogę na skróty. Idą po łatwiźnie, idą po trupach nieraz, byle dojść do celu. A Kamil jest w tym podobny do mnie, że nie idzie na skróty, tylko czasem chcę coś zrobić takiego, wiecie, trudniejszego, pod górę. I właśnie opowiedz jeszcze raz, jak, o co chodzi z tym Twoim przesłaniem, które Ty chcesz tutaj wprowadzić. No, to już mówię, już tłumaczę. Chodzi o to, że wybrałem taką drogę, że wolałbym nie truć ludzi, tak? Chcę, żeby ludzie poznali, jak prawdziwe owoce smakują. Od 20 lat praktycznie nie ma tak naprawdę prawdziwych owoców w Polsce, bo to wszystko na potęgę nawożone. Mhm. I podsumowując, mógłbym mieć z tego gospodarstwa naprawdę spokojnie 300 tysięcy złotych rocznie, może 350 tysięcy rocznie, jak włożycie koszty, to macie ponad 200 tysięcy na czysto. Czyli można dobrze żyć. I można sobie żyć tak, że nie martwić się w ogóle niczym. Gdybym pryskał na potęgę i nawoził. Bo wtedy co, sprzedałabyś to wtedy przemysłowo i hurtowo? Tak, przemysłowo miałbym 100 ton z hektara, wiśni tam na 20 ton, truskawek 30 ton z hektara, nie martwiłbym się niczym. Natomiast ja wybrałem drogę, dziadek mnie tak wychował, bo jak wiecie, nie miałem taty i wychował mnie dziadek, żeby być uczciwym. No i stwierdziłem, że chcę pokazać ludziom, że da się uczciwie dojść do jakichś pieniędzy. Jest to ciężka droga, no ale... Zajmuje dłużej. Zajmuje zdecydowanie dłużej, bo tak jak mówię, moja wydajność jest pięciokrotnie mniejsza, więc można powiedzieć, że obroty mam pewno ponad 100 tysięcy. Więc to jest bardzo, bardzo mało obrotu, to koszty też z 50%. Mhm. Ale dzięki temu, no, wiem, że sobie nic nie zarzucę, tak? Mogę sobie powiedzieć swojemu synkowi, że nie truję ludzi, tak? Że ludzie są mi po prostu wdzięczni. Jak gdzie nie pojadę, to zawsze mam nocleg. Czy to w Rzeszowie, czy to w Krakowie, czy to w Katowicach. Nikt nic złego nie mówi, tak? Kamil, śmiało, przenocuj, nie ma problemu. Bo po prostu wiedzą, ufają mi i to jest najważniejsze. Dzięki temu, czym się zająłem, rzucając informatykę, po prostu poznałem ogrom przyjaciół w całej Polsce. Wcześniej tego nie miałem. I to jest naprawdę wspaniałe, bo gdybym rzucił informatykę dla chemii, nie miałbym tych przyjaciół. Miałbym zwykłych klientów, dziękuję, do widzenia. A nie. U mnie każdy klient jest kolegą, przyjacielem, tak? Mamy stały kontakt. I to jest najważniejsze. No to powiem Ci, że z jednej strony wybrałeś drogę pod górkę,
Ale z drugiej strony to ty tak, pomimo że tam finansowo może się jeszcze nie dorobiłeś czegokolwiek większego, no, to nie da się ukryć, że ty to złoto, które zarabiasz, to w przyjaźniach już można powiedzieć, że właśnie w tych relacjach międzyludzkich, które właściwie już są dla ciebie jakimś, no powiedzmy, że nie dającym może możliwości wyżycia, motywacja, ale motywacji, właśnie o to chodzi. To są te relacje, które dają wszystko, nie? No i teraz dobrze by było tą drugą stronę rozwinąć, czyli po pierwsze jakby przełożyć to, co robisz na też jakieś finanse, a po drugie, no to właśnie dzięki wam, moi drodzy, no i po części dzięki takim osobom jak ja, bo ktoś musi pokazać to, tak? No ktoś musi pokazać, że można i dotrzeć do tych wszystkich ludzi, którzy mogliby się zainteresować, czy to zdrowymi uprawami, czy właśnie owocami, które można jeść bez obaw o własne zdrowie, tak? No tak, mój syn, jak ma 7 lat teraz, Piotruś, on zawsze może iść tutaj wszędzie sobie jeść. Każdy, kto tu przyjdzie, zagromadzę mam w tygodniu 2-3 rodziny, to wszyscy idą i jedzą, tak? Nikt się nie musi tego myć, martwić się, że uczniowie dostaną czegokolwiek, tak? I to jest najważniejsze, po prostu zdrowe jedzenie, a nie chemia, chemia, jeszcze raz chemia. No, moi drodzy, dlatego chciałem wam to przesłanie przekazać, bo to jest, myślę, bardzo wartościowe, co Kamil powiedział, a wy oczywiście dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Dziękuję wam bardzo, pozdrawiam wszystkich.